Cześć wszystkim, znowu Płynie 7. Gramy sobie dalej w Noxa. Dobra. Zagadajmy do tego pana. Przy okazji zdemolujmy laboratorium. Ta, te fajnie, te rzeczy fajnie się dozwalają. Ta. Dobra. When you are ready, just step onto the teleporter and we will be on our way. Ta, no to idziemy. Przy okazji rozdział pierwszy. I could not have anticipated this development, lad, as events seem to be moving at their own unsettling speed. You have been called upon by Horvath to go to the mysterious Wizard Tower. Oh, that. He must believe in you, because he is entrusting you to apprentice with him and to do research in the Forgotten Library. Tak, zdecydowanie będziemy robić dużo badań. Realm of the Wizards. You will be my new apprentice. Everything has been arranged. You may shop for anything you need, but do not tarry too long. I shall meet you in my office inside the Tower of Illusion. Just take Spire Street and you will find the tower. Ta, znalezienie chyba nie będzie dużym problemem. Okej, okay. Jak już wspomniałem, każda klasa ma inne rozdziały. Zwłaszcza pierwsze trzy rozdziały początkowe są kompletnie inne dla każdej klasy. Ponieważ każda klasa też ma jakby inne miasto. Powiedzmy główne. Galowa jest takim jakby miastem czarodziejów. Przyzywacze zaczynają chyba w wiosce X, czy coś takiego. A wojownicy, kurczę, zapomniałem nazw. W każdym razie odwiedzimy wszystkie miasta, prędzej czy później, więc nie ma pośpiechu, dobra. To jest wyjście. Tak, właśnie, to jest... X to jest miasto... Miasto przyzywacz. Okej, dobra. Idziemy do miasta. Już jest... W mieście jest trochę rzeczy do zrobienia, zanim pójdziemy do wieży. Jasne. Większość ludzi nie ma zbyt dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Możemy pochodzić, porabować. Nikomu to kompletnie nie przeszkadza, że chodzimy i zbieramy całe złoto. O, złoto, fajnie. Dobra. Ale założę nasze szaty, by ludzie widzieli, z kim się zadawają. A, właśnie, Dunmir to miasto wojowników. Okej, okay, Mighty Staff. Zobaczmy, mój Flimsy Staff zadaje 4 obrażenia, Mighty Staff zadaje 4,32. Chyba się nie zdecyduję. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nic. Dobra. Tutaj? Tutaj jakiś kupiec. Okej, okay, on ma jakieś lepsze buty. Flimsy Cloak. A, nie potrzebuję kupować tych rzeczy. Ale zaoszczędzić. Miałem jakieś ważniejsze rzeczy. Dobra. Porabujmy jeszcze trochę, zobaczmy co... Gdzie tu może... Tutaj chyba nie możemy wejść. Nie. Tutaj też nie. Tam. Ja nie przypominam sobie, żeby w jakimkolwiek momencie gry dało się tam wejść w jakikolwiek sposób. Welcome to the Griffin's Nest. My inn may not be as fancy as Maximilian's, but I guarantee you a peaceful rest. Okej. Jakieś tam niepotrzebne rzeczy. Jakaś tawerna. Tam, zobaczmy, czy da się kogoś obrabować tutaj. Oczywiście, że się da. A już, ile już mam złota? 351? Mało, mało. Dobra. Co tutaj mamy? Halo? I've heard disturbing stories from merchants who recently passed through the dismal swamp. Czy mnie interesuje, czy masz coś ciekawego? Złota, złota. Dobra. Przy okazji, bronie w tej grze i zbroje się niszczą. Bronie się niszczą przy zadawaniu obrażeń, zbroje się niszczą przy otrzymywaniu obrażeń. I cóż, jak się broń całkowicie zniszczy, to się zniszczy, tak? Nie ma to zbyt dużej logiki specjalnej. Więc można je naprawiać u kupców, ale na razie nie potrzebuję. No, witaj.
2 weeks ago, thieves broke in and robbed the place. I don't expect I'll see my stolen belongings again, but nothing would please me more than to see those rogues brought to justice. I'll happily reward anyone who turns them in. Okej. Spoko. Staliśmy sidequesta. Jakże nie ma zbyt dużo takich. Jabłka. Bierzemy jabłka. Sad. What's the good word? Co on tam mam? Urchin. Mamy to już. Strata kasy. Dobra. Zobaczmy, kogo tutaj możemy obrabować. Witam, panie. Dobra. Co tutaj mamy? Okej. Okay. Medieval t-shirt. Ta, nałożę go. Ma chyba zdecydowanie więcej obrony. Ta. Jeszcze nasza koszula. W sumie ubranie współczesne można sprzedać za całkiem niezłą kwotę pieniędzy. Jakieś chyba 50 czy coś takiego. Zastanawiam się nad tym jeszcze. Ta. Nic. Okej. Okay. No mamy stylową. Tak, stylową kapotę. Mamy w niej całkiem dobrze. Dobra. Tu mamy złoto. Tutaj pan. Okej, okay. Gacie średniowieczne. Bierzemy. Tutaj jakiś pan. Dobra, tutaj nic. Dobra, żeby nie było, że nie będzie akcji w tym całym odcinku. Będzie troszkę akcji. Ale to za chwilę. Jeszcze sprawdzamy. Może parę. A! Jeszcze beczki. Nic ich nie ma, tak. Dobra, sprawdzajmy jeszcze parę kupców. Dobra, tutaj są drzwi zamknięte. Póki co chyba się do nich nie możemy dostać. Próbowałem. Ale nie mogłem. Dobra. Okej, okay, on ma fajną książkę Book of Lesser Hill. Dlaczego chcielibyśmy kupić zaklęcie, które już mamy? Ponieważ zaklęcia mają moc. Zdobywając kolejne książki danego zaklęcia, zwiększamy jego poziom i przez to zaklęcie jest potężniejsze. Więc kupienie dodatkowej książki byłoby fajne. Troszkę pouzbieramy jeszcze, to może się uda. Dobra, zobaczmy, co ten pan ma. Kincaid's armor at your service. What can I do for you, Sir Wizard? Ta, on ma troszkę lepsze szaty i hełmy. Ta, ale nic ciekawego. Na razie dobrze jesteśmy z tym, co mamy. Okej, on ma jakieś laski magiczne. Tak, które by strzelały na odległość, ale obrażenia z tych lasek są badziewne. Poza tym mają określoną liczbę ładunków, po których po rozładowaniu stają się bezużyteczne. Więc nie będziemy ich kupować na razie. Są laski również magiczne, które mają opcję, powiedzmy, odnawiania ładunków. Te są bardziej przydatne. Dobra, zobaczmy, co tu na cmentarzu jest. Ta Unknown Apprentice. W sumie nic ciekawego. I hope you won't be needing my services anytime soon, lad. You look as though you still have much to do. Ta, zdecydowanie. Dobra, tutaj mamy. Tu mamy kościół. Nic tam ciekawego nie ma. Dobra, tutaj możemy kogoś obrabować. Ta. Tutaj. To zamknięte. O, to jeszcze chyba. Nie, tutaj też już byliśmy. Dobra. Tutaj jest więzienie. Gadajmy z tym panem. Hello, young mage. I surmise you might be here about the reward. There's a handsome bounty for Morgan Lightfingers, dead or alive. He and his sorry band of thieves have been preying on our fair town for weeks. Be careful. You don't want to be caught off guard by those savage scum. On dał nam to samo zadanie, które. Wiesz? Też nie wykonamy, po prostu trzeba zejść tutaj. Ale zanim zejdziemy, muszę się przygotować palce, tak, ponieważ. Ta. Ten pan mógł bardzo łatwo nas zabić, jeżeli byśmy się na to nie przygotowali. Dobra. Ten przycisk uruchamia mechanizm w górę.
Na razie go nie potrzebuję. Trochę jeszcze tej rzeczy. I dobra, czy tu jest łucznik? Jest. Dobra, tak lepiej. To chyba tyle, jeżeli chodzi o łuczników. Tak, jeszcze został ten pan z mieczem. O, tarczę wyrzucił, fajnie. Nie mogę go sprzedać. Okej. O. Pchnięcie. Dobra. Przyniosę sobie go gdzieś indziej. To jest ciekawe zaklęcie. Powoduje, że odpycha wszystkie przedmioty. Tak. No zaraz będzie przydatne. Tak, dokładnie tutaj. Tak, czasami to jest potrzebne w takich sytuacjach na przykład. Okej. Okay. Żeby większe zwracać uwagę na zaklęcia, które mam aktywne. I surrender. Please don't hurt me. I'll go quietly. Fajnie. Okej, okay, złapaliśmy gościa. O, łuk, fajnie. Również go będzie dało się sprzedać. Dobra, na górę. Patrz to. O, siema. The priest told me of strange sounds coming from here, so I came to investigate. You have single-handedly captured the notorious Morgan Lightfingers. Zdarza się. My profound respect is yours, young wizard. Lightfinger's gang has terrorized Galava for weeks. I'll take over from here. We will all feel safer with this despicable scoundrel behind bars. And here is your reward, young mage. 500 in gold. Okej, okay, miło. Już powinno nam zarastać na to zaklęcie. Fajne. Ale zanim to zrobię, spróbuję jeszcze odpylić. Wizards are always welcome. To. What can I interest you in? Tarcze oraz łuk. Tak, całkiem niezła kwota. Czarodzieje i tak nie mogą używać tych przedmiotów, więc mają restrykcje klasowe, więc były mi niepotrzebne. Dobra, myślę, że kupię sobie to. Welcome to the Wizard's Keep. How can I help you? Tak. Zobaczmy. Czy to zwiększy koszt many? Lesser Hill, koszt many 30. A teraz? Koszt many 30. Dalej. Okej. Okay. W takim razie przydało się pewnie. I dobra. Się zagadajmy do tego pana. Welcome to Maximilian. So the rogues have been brought to justice. Well done, lad. We shall all sleep better knowing those scoundrels won't be laying their filthy paws on our belongings. And here's your reward. 100 in gold. You're welcome on Maximilian's anytime, young mage. Okej, spoko. Co dalej, mamy jeszcze troszkę gotówki. Ale tak jak już mówiłem, nie, na razie nie potrzebujemy nic bardzo do wydawania. Okej, dobra, pojedźmy jeszcze tutaj. Wiecie co? Zrobię chyba tutaj przerwę. W następnym odcinku idziemy do Wieży Magów i z pewnością nic ekscytującego i niebezpiecznego tam się nie wydarzy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.